Witam serdecznie na kanale Primanki. Dzisiaj kolejny raz z warsztatu, tak jak widzicie. Będzie na pewno więcej filmów z warsztatu, ponieważ tematów do omówienia jest masę. Także będę starał się dosyć często też wrzucać filmy z warsztatu, nie tylko z łowienia. A dzisiaj temat błyska obrotowa, jak ją po prostu sobie rozmontować i zmontować. Nieraz macie sytuację, że kotwica w obrotówce jest już mocno stępiona. No wtedy obcinacie kotwiczkę, dajecie kółeczko i dopiero kotwiczkę. Dla mnie to już nie jest to. No można tak zrobić, ale to już nie jest to. Dlatego wolę przezbrajać błyskę. Albo czasami zdarzy się, że na rybie gdzieś ten drut w eskę dosłownie się zwinie. I trzeba co? Do szafy albo przemontować. Założę się, że macie gdzieś tam w jakichś tam pudełkach, w szafach takie przynęty, takie obrotówki, które już po prostu nie nadają się do łowienia, a można z nich zrobić jeszcze w pełni funkcjonalną i łowną obrotówkę. Także zobaczcie, jak to poskładać. Co prawda pokazywałem już film, jak zrobić całą obrotówkę od podstaw, ale nie każdy ani chce, ani ma potrzebę robienia błystki od zera. Ma tych błystek, wystarczy je tylko naprawić i zmontować. Dlatego pokazuję, jak zmontować sobie taką błystkę w bardzo prosty sposób. No dobrze, mamy już tą obrotówkę kwalifikującą się do naprawy, do wymiany kotwiczki czy naprawy. No i po kolei trzeba najpierw obciąć kotwicę. Teraz to uszko delikatnie, żeby elementy nam nie odskoczyły. Najlepiej sobie przytrzymać, bo to potrafi po prostu wystrzelić w każdym kierunku. Rozmontowujemy błystkę. Są tu cztery elementy. Kuleczka, stożek, beczułka i strzemiączko od obrotówki. Do tego oczywiście korpus obrotówki. Odcinamy co niepotrzebne. Teraz za pomocą drutu nierdzewnego spawalniczego, o którym już kilka razy mówiłem, to jest drut nierdzewny chromo-nikiel, grubość 0,8 mm, poskładam błystkę. Pokazuję już, jak to zrobić. Odcięłem sobie kawałek tego drutu ze szpuli i w palcach rozprostowuję go. Bardzo ładnie się w palcach rozprostowuje taki drut. I tak jeszcze później będę prostował, jak już będzie korpus, ale żeby było w miarę proste. Dobra, teraz pierwsze, co robimy. Dolne uszko. Ten odcinek drutu musi być dłuższy od długości korpusu. Przeginam w tą stronę. Formuję uszko. I teraz z drugiej strony też odginam uszko dolne do kotwiczki, jest gotowe. Odcinam nadmiar, żeby było wygodniej pracować. Prostuję sobie troszeczkę. No i co? Zakładam kotwiczkę, nową ostrą kotwiczkę. Drut przekładam przez korpus. I teraz tak mi jest wygodnie właśnie dużymi szczypcami złapać sobie uszko dolne od kotwiczki, przytrzymać palcami korpus i drugimi szczypeczkami zagiąć drut aż tak do samego dołu. Wtedy jest ten łuk taki ładny, można krótko to obciąć. I teraz tak, nadmiar drutu obcinam w miarę krótko, bo on będzie przeszkadzał, jakby był za długi, będzie przeszkadzał w starcie blaszki, ponieważ listek czasami lubi się za to zaczepić. Prostuję znowu w palcach drut. Teraz już mogę go sobie bardzo ładnie wyprostować. Ten odcinek właśnie ma być prosty, symetryczny. Sprawdzam to sobie w taki sposób, że obracam po prostu i widzę, w którą stronę jeszcze trzeba by podgiąć. No i teraz się obraca już w miarę równo. No i dobrze. Zakładam koralik, stożek, beczułkę, skrzydełko na strzemiączku,
i formuję górne uszko. W podobny sposób najpierw jak przy dolnym odginam, robię, formuję uszko, odginam w drugą stronę. Teraz przyginam, żeby było ładnie, w miarę symetryczne. Łapię szczypcami i z powrotem tymi małymi szczypeczkami. I z powrotem tymi małymi szczypeczkami okręcam drut ze 3 razy wokół drutu tego prowadzącego. Mam już bardzo ładne kółeczko. Teraz tak, odcinam nadmiar drutu. No i ważna sprawa. Tutaj zostaje taki zadziorek. Trzeba go najlepiej dogiąć. Ja używam wtedy do tego takich szczypeczek cienkich. Doginam ten drut i błystka gotowa. Teraz będzie służyć nam na pewno bardzo dobrze dalej. Mam nadzieję, że teraz każdy będzie mógł sobie ponaprawiać błystki, obrotóweczki ponaprawiać, żeby mu służyły, powymieniać kotwiczki, czy tam poszczególne elementy i złożyć sobie na drucie tak jak należy. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Będzie o wiele więcej filmów zarówno z warsztatu, jak i z nadwody. Wtorki, czwartki i niedziele publikuję kolejne filmy, także zapraszam serdecznie, komentujcie filmy. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.